Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na zupę krem ze świeżych pomidorów z dodatkiem mozzarelli, czyli wyśmienitą propozycję na obiad lub kolację. Taka zupa świetnie smakuje w towarzystwie chrupiącej bagietki, jest bardzo szybka i prosta w przygotowaniu. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Obraną cebulę kroimy w kostkę. Ząbki czosnku kroimy na mniejsze części. Obrane ze skórki pomidory kroimy na małe kawałki. Odsączoną z zalewy mozzarellę kroimy w małą kostkę. W garnku z niewielką ilością rozgrzanego oleju szklimy pokrojoną cebulę, od czasu do czasu mieszając. Do cebuli dodajemy pokrojone ząbki czosnku, mieszamy i wszystko podsmażamy krótką chwilę. Następnie dodajemy pomidory. Wszystko razem łączymy i dusimy około 3 minuty. Do warzyw wlewamy bulion i całość gotujemy około 10-15 minut na małym płomieniu, często mieszając. Pod koniec gotowania zupę doprawiamy do smaku solą, czarnym pieprzem, szczyptą oregano oraz bazylii. Wszystko mieszamy i zdejmujemy z ognia. Lekko przestudzoną zupę blendujemy na gładki krem. Gotową zupę przelewamy do misek, podajemy z mozzarellą i świeżą bazylią. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.